Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na wyjątkowej wystawie i spotkaniu z wyjątkowym artystą. Uśmiecham się szeroko, ponieważ powodów do radości jest co najmniej kilka. Po pierwsze, chyba jest to pierwsza taka wystawa zorganizowana we współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej, z dyrektorem Cezarym Janiszewskim, który póki co nie chce jeszcze stanąć z nami tutaj na środku, bo on swoje 5 minut będzie miał za około półtorej godziny. Natomiast kolejne szczęście polega na tym, że spotykamy się dzisiaj z wybitnym artystą, uznanym pedagogiem, a przy tym, jak się okazało, wyjątkowym człowiekiem. Jest z nami od wczoraj wraz ze swoją małżonką, panią Angeliką, i ze swoim synem Johanem, których raz jeszcze serdecznie witamy. I cóż dalej, to nasze szczęście nie byłoby pełne i właściwie pewnie nie byłoby możliwe, gdyby nie łącznik pomiędzy naszymi instytucjami a mistrzem, Zdzisław Schubert, wybitny znawca tematu plakatu. Jak się wczoraj okazało, znaczy okazało się to dużo wcześniej, to jest fakt znany od dawna, natomiast potwierdził go sam artysta, że jest to najwybitniejszy znawca tematu w naszym kraju. A po chwili, nie zastanawiając się za długo, powiedział, że pewnie jeden z największych w Europie. Dlatego teraz z wielką przyjemnością i uznaniem oddaję panu Zdzisławowi głos. Dziękuję bardzo. Witam na kolejnej wystawie plakatu, którą już od szeregu lat mam przyjemność organizować w Galerii Sztuki Współczesnej. Tym razem rzeczywiście dzięki szczodrobliwości artysty musieliśmy rozszerzyć obszar prezentowanych prac. Byliśmy z Cezarem Janiszewskim u artysty, który mieszka w miejscowości Gistrow na północy Niemiec, i zależało nam na pokazaniu przede wszystkim plakatów do opery frankfurckiej, które są głównym tematem jego pracy w ostatnich 4 latach. Od 1912 roku powstało ponad 80 plakatów. Ale przy przygotowywaniu plakatów okazało się, że artysta przekazał również blisko 80 plakatów z innych czasów swojej działalności. Nie z wszystkich obszarów, ponieważ tego było to z olbrzymiej ilości. Artysta zaprojektował grubo ponad 600 plakatów. Natomiast udało się skompletować takie 3 zestawy, które znalazły miejsce właśnie na terenie Ostrowskiego Centrum Kultury. Tu, gdzie jesteśmy, można to nazwać, że to jest klasyka Rimbauda. To, co, czym on wszedł do światowego plakatu w latach 70. i 60. 70. Jego wejście w ten obszar było od razu bardzo intensywne. Krótko po studiach wysłał plakat na drugie międzynarodowe biennale plakatu, ten plakat z kartoflem, i od razu dostał brązowy medal. Dla młodego artysty to było ogromne wyróżnienie. Ale on na tym nie poprzestał, że 2 lata później wysłał kolejne 2 plakaty, jeszcze silniejsze w swojej wymowie, tak formalnej, bo zresztą wszystkie plakaty Rimbauda mają bardzo silną formę znaku wizualnego. To jest bardzo mocny przekaz wizualny, ale jednocześnie jest bardzo silny ten przekaz mentalny od strony jego tematyki, filozofii, podkładu. Często są to
przekazy wielowarstwowe, które trzeba dopiero dochodzić do ich interpretacji. Przykładem jest ten plakat Czas jechać do Hanoi. To był czas wojny wietnamskiej, to było hasło jak hasła biura podróży turystycznej. Tymczasem w Wietnamie działy się rzeczy straszne, ale Rambo ucieka w tej metaforze wojny wietnamskiej od banalnych, zwykle w tam wypadku symboli wojny, w postaci bomb spadających, wszystkich tych nadużywanych rekwizytów. On powiększa olbrzymią muchę, która jest jakby stłamszona w jakiejś agonii, we krwi. I tak właściwie od tych początkowych plakatów było cały czas, że ten plakat nosił ze sobą treści również społeczne. Projektując plakaty dla teatru we Frankfurcie, Schauspiel Frankfurt, wprowadzał elementy plakatów w ulicę, w tą przestrzeń miejską. Są to jakby plakaty w plakatach. Te dwa, które tam wiszą w tej przestrzeni między schodami. Takim plakatem jest też Otello, który nagle pojawia się jakiś już plakat Stadium Destrukcji na płocie w jakimś przedmieściu zaniedbanym. Zaczyna być zupełnie inna rola i wymowa tego plakatu dotyczącego sztuki, której treść wszyscy znamy. Zatem plakat otrzymał już złoty medal na Biennale w Warszawie i to był kolejny jego triumf, których miał wiele. W sumie dostał ponad 30 ważnych nagród na międzynarodowych przeglądach plakatu na całym świecie. Bardzo często wraca motyw ziemniaka w jego plakatach. To się wiąże ze wspomnieniami ciężkich lat po wojnie, gdzie było bardzo biednie. Mieszkał wówczas też na tych terenach, gdzie teraz mieszka. Tam się urodził zresztą. Gdzie ziemniak był często jedynym pożywieniem, jakie było dostępne. Wracał potem w plakatach do swoich własnych wystaw z tym motywem. W 1954 roku przeniósł się do Niemiec Zachodnich. Miał tam brata. Jeszcze wówczas przed postawieniem muru było to możliwe. Kontrola nie była tak ścisła jak później. I rozpoczął się zupełnie nowy etap na terenie Niemiec Zachodnich, aż do przejścia na emeryturę w 2003 roku. Był w międzyczasie profesorem na kilku uczelniach. Przede wszystkim studiował na słynnej uczelni w Kassel. Ona przechodziła różne metamorfozy, nazwy, ale określenie szkoła w Kassel identyfikowało, że to chodzi o tą właśnie uczelnię. Kassel było zniszczone w czasie wojny i po wojnie tam ulokowano między innymi szkołę i ulokowano słynne przeglądy sztuki współczesnej, Dokumenta, które do dzisiaj się odbywają w Kassel. W tej szkole tak się złożyło, że zebrał się szereg indywidualności, między innymi jeden z najwybitniejszych światowych plakacistów, Hans Hillmann, który stworzył wiele plakatów filmowych. I Hans Hillmann był nauczycielem Günthera Ramboa. Pod skrzydeł Hillmanna wyszło wielu wybitnych plakatistów niemieckich. W swoich działaniach ze studentami podejmował też różne akcje społeczne. Między innymi za pomocą różnych wizualizacji przenosił je do dzielnic miasta i prowadził dialog na temat tych obrazów z mieszkańcami.
To wszystko dokumentował, to została wydana obszerna książka dokumentująca te jego działania w przestrzeni publicznej. Także Rambo zawsze uważał, że pełni pewną misję w stosunku do otoczenia, że nie jest tylko realizatorem tego przekazu między zleceniodawcą a odbiorcą, ale sam wnosi swój własny wkład i próbuje tą rzeczywistość interpretować i narzucić jej odbiorcy swój punkt widzenia, który uważał za słuszny. Drugim takim elementem ważnym w twórczości Ramboa były projekty dla wydawnictwa Fischer, znanego wydawnictwa S. Fischer we Frankfurcie, dla którego zaprojektował cykl plakatów z książką. Bardzo trudny temat, bo można to albo zbanalizować, albo posługiwać się tylko jakimś czystym obrazem wizualnym. Natomiast te plakaty też noszą bardzo głębokie treści. Czerpią z surrealizmu przez przedstawienia zupełnie książek w nierealnej sytuacji, takich jak książka, która dźwiga sama książkę, jak książka, która jest w przestrzeni. Czasami jest to ilustracja takich znanych haseł, że książka jest, oświeca ludzi, jest tam motyw książki żarówką, że książka jest oknem na świat. Są trzy plakaty z motywem okna w atrakcyjnej formie plastycznej. Te plakaty, które choć są czarno-białe, były w niektórych wersjach, bo ich się pojawiało wiele w różnych wersjach, offsetowych i to drukowych, ale są też wersje, w których ta czerń była drukowana w sześciu kolorach. To jest wyższa perfekcja jazdy, żeby dojść do takiej precyzji efektów ostatecznych, które by artystę zadowalały, żeby drukować czerń za pomocą wielu barw. Mamy jeszcze jeden zestaw plakatów, może ja już teraz o nich powiem. One są już w kolejnym obiekcie OCEK-u w synagodze. To jest seria z ostatnich lat, z 2008 roku. Zaprojektowana dla firmy Tekta. To była firma, która produkuje kopie ikon designu mebli siedzących najlepszych projektantów światowych, jak Mies van der Rohe, Breuer, Kandinsky. To jest to właściwie najwybitniejsi twórcy. Te meble są nadal produkowane, traktowane jak oryginały, bo w wzornictwie nie ma czegoś takiego jak patyna i jak starzenie się obiektów. Wprost przeciwnie, obiekt prosto z taśmy wyprodukowany nawet w roku bieżącym tak samo się liczy jak te obiekty, które zostały zaprojektowane w latach 20., 30., pod warunkiem, że nie są jakąś podróbką chińską, tylko są, mają ten stempel przekazania praw autorskich i autentyczności. Ta firma działała na terenie NRD ówczesnego i działa w gruncie rzeczy do dzisiaj. I zwróciła się do Ramboa o zaprojektowanie plakatów. Rambo zrobił wystawę w swoim domu i do tej wystawy zostały te plakaty zaprojektowane w kompletnie innej konwencji, aniżeli to, co robił dotychczas. W międzyczasie, co nie pokazujemy, pracował dla dwóch wielkich teatrów w Karlsruhe i w Wiesbaden.
To są plakaty dużych formatów, olbrzymie. No to musielibyśmy chyba halę lotniska wynająć na wyeksponowanie tych plakatów. Ich zresztą nie otrzymaliśmy od artysty. Ale ten zestaw, który mieliśmy, można się było pokusić o taką syntetyczną wystawę, która pokazuje sylwetkę artysty w pełnym wymiarze. A docelowym tym efektem będzie końcowa wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej, gdzie będą już tylko plakaty dla opery we Frankfurcie i tam do tego tematu powrócę. Dziękuję bardzo. Ja, ich habe meine öffentliche Plakaterweckung in Polen erlebt. Und zwar 1968, als ich eine Einladung von dem polnischen Kulturminister bekam, zur Biennale nach Warschau zu kommen, um einen Preis entgegenzunehmen. Aber die Verhältnisse waren noch zu kurzfristig nach dem Krieg. Der Schaden, der das deutsche Volk dem polnischen Volk zugefügt hat, war noch mitten im Schmerz. Und ich weiß, es gab keine Botschaften, auch keine in der DDR von Polen, auch nicht in der Bundesrepublik, sondern es gab eine Militärmission. Was ich auch richtig fand, eine Militärmission war die richtige Antwort der damaligen Zeit für die Umwelt, die Deutsch sprach. Und wie es der Zufall wollte, war bei der LOT in Frankfurt, das ist die Fluggesellschaft Polens, der Geschäftsführer da und der sagte, Rambow, wo er das OW besonders betonte, du bist eingeladen vom Minister, ich nehme dich morgen mit meiner Maschine mit nach Warschau und wir werden sehen, was die Polizei dann macht. Und so war es dann auch, ich war dann das erste Mal in Warschau und ich habe die Polizei in Bedrängnis gebracht, weil ich hatte zwar eine Einladung, aber dennoch kein Visum. Also ich war ein Eindringling. Und die Polizei hat erlaubt, dass ich 12 Stunden da bleibe und dann nochmal zur Polizei gehe, um nochmal für 12 Stunden eine Offenheitsgenehmigung zu bekommen. Es war sozusagen der Ordnung Polens Genüge getan. Aber ich habe dann in Polen ganz große Leute kennengelernt, die mitten in der Plakatkunst weltweit führend waren. Jan Lenica, Morczak und so weiter. Also alle großen polnischen Designer. Und ich fühlte mich sozusagen in einer Arbeitsfamilie aufgenommen. Und später, als ich dann für dieses Plakat die Goldmedaille in Warschau bekam, da waren Verhältnisse relativ normal, aber die DDR-Designer, die durften nicht mit mir sprechen. So ist es ganz merkwürdig. Also da habe ich lauter merkwürdige Dinge,
auch über mein Plakat erlebt, über meine Plakate, aber meine Plakate sind in erster Linie eine Feststellung, dass unsere Umgebung eigentlich das Material ist, das die Bilder liefert, aus denen auch Plakate gemacht werden können. Und das hat ja Czesław Schubert eben sehr gut erklärt, wie ich das versucht habe, den Studierenden zu vermitteln, in Büchern und in anderer Form. Und Czesław Schubert ist für mich ein Historiker und Kurator, der Garant ist für die Sicherheit des Plakats. Das heißt, Sicherheit des Plakats bedeutet natürlich auch historische Wahrheit. Und da empfinde ich Czesław Schubert als einen der größten in Europa tätigen Historiker. Und da bin ich sehr glücklich, dass ich unter seiner Leitung arbeiten darf, hier für diese Ausstellung. Dankeschön. Dominika, może w jakimś takim telegraficznym skrócie podsumować to, o czym mówi pan profesor. Jego przygoda z Polską rozpoczęła się w roku 68, kiedy to otrzymał zaproszenie od polskiego ministra kultury do Warszawy na Biennale. Były też wtedy zupełnie inne czasy oczywiście. Te ślady wojenne i pozostałości również mentalne były zbyt świeże na dobry klimat takiej wizyty dla artysty pochodzenia niemieckiego. Nie było konsulatów, nie było współpracy dyplomatycznej. Jednak dzięki rządzeniu losu udało się do tej Warszawy dojechać. Historia była niezwykle ciekawa. Gdyż był wtedy pod opieką policji, niestety nie miał wizy. Czyli wkroczył do Polski jako osoba, która nie uprawnia tutaj przebywać, więc tamtejsza milicja w tamtych czasach postanowiła, że ma wjazd na 12 godzin, musi się umówić. Tylko dzięki temu zaproszeniu od ministra. Jeszcze raz na 12 godzin. Było to tylko i wyłącznie możliwe dzięki temu zaproszeniu od ministra. To miało dla nich wtedy ogromne znaczenie. Będąc w Warszawie, poznał faktycznie wielu wspaniałych ludzi, którzy zajmowali się plakatem. I to, co tutaj chciałam też bardzo podkreślić, to naprawdę pan Czesław Schubert jest wspaniałym historykiem, którego on podziwia i jest niesamowicie wdzięczny, że dzięki współpracy z nim może tutaj pokazać nam swoje plakaty i że tutaj odbywa się ta wystawa. Tak jak państwo zrozumieli, pan Czesław jest według pana profesora gwarancją na to, że ta prawda historyczna zawarta w plakatach będzie zawsze utrzymana i jest spokojny i cieszy się, że może pod jego, tak jak to nazwał tutaj nawet kierownictwem, współpracować z nami. Ja jeszcze może dodam, co tutaj nie zostało przetłumaczone, jak to wyglądało w szczegółach, że wtedy jedynym kontaktem między Niemcami a Polską była placówka wojskowa w Berlinie Zachodnim. I jak on się tam zjawił z tym zaproszeniem, to właściwie nikt z nim nie chciał rozmawiać, aż trafił na jednego człowieka, który powiedział, jak to jest zaproszenie od ministra, to musi pan jechać. Pojedzie pan moją maszyną. I po prostu na drugi dzień rano wziął go własnym samolotem i przewiózł do Warszawy. I potem również tą samą drogą wrócił, po tych 12 godzinach, na które dostał pozwolenie milicji. To tyle. Zapraszamy do podziwiania. Ja państwa też bym zachęcał mimo wszystko do nabycia drogą kupna katalogu i jest niezwykła okazja, by uzyskać pewnie w nim okolicznościowy wpis artysty, a seria jest bardzo limitowana i ekskluzywna. Zapraszamy do... Man ist gewisser Maßen immer selber im Plakat. Immer. Zawsze. Jest się trochę samym sobą na plakacie. Aber ich habe auch noch eine Theorie, warum meine Plakate so groß sind. I to chodziło o to, żeby te plakaty były faktycznie takie duże. Ich sage immer, der Betrachter muss so viel Quadratzentimeter haben,
widać plakat. Praktycznie osoba, która ogląda ten plakat, powinna mieć takie same wielkości, jak ta osoba, która się znajduje. 1:1 Żeby była faktycznie zachowana 1:1, tak? Aber das mit dem abgebildet sein. Man ist immer selber im Plakat. Ale tak, żeby być faktycznie samym odbitym na plakacie, to mamy to zawsze. Czyli weil zawsze noch widzimy. Weitergehend ist als ein Porträt, sondern das ist das, was man denkt. To nie jest tylko to, tylko nasz portret, tylko wszystko to, o czym faktycznie myślimy. Równie mocne wypowiedzi są czarno-białe, czy tam szare i te kolorowe. To się tak rzadko spotyka, to rzeczywiście tak. Also, sie ist sehr beeindruckt von der Farbe, dass es sehr selten vorkommt, dass wirklich diese schwarz-weiße so genau zu sehen ist und auch die Farbe, sie ist auch sehr scharf. Das war ein Prozess. Ja. Meine ersten Plakate waren alle schwarz-weiß. To był po prostu proces. Jego pierwsze plakaty wszystkie były czarno-białe. Und als ich rot dazu getan hatte, habe ich fast ein Herzinfarkt. Czyli jeżeli dodał do tych swoich czarno-białych plakatów czerwoną farbę, to faktycznie prawie dostał zawał serca. Und dann habe ich die Grundfarbe immer wieder verwendet. Aber immer wieder die Grundfarben. Eigentlich gehe ich nie drüber hinaus. Es sei denn, ich fotografiere ein Schweineohr oder eine Kartoffel, dann haben die ihre natürliche Färbung. Czyli faktycznie nigdy nie wychodzę poza podstawowe kolory. To jest dla mnie najważniejsze. Wyjątkiem są jedynie, jeżeli na przykład fotografuję ucho świni czy tego ziemniaka, tak? To wtedy te kolory się zmieniają. Vielen Dank. Mogę poprosić? Sie möchte auch ein Autogramm bekommen? Serdecznie dziękuję. Bardzo chwilę da. Ja, ja. Nee, ich mache ganz gerne Fotos. Das ist immer mein Problem. Nee, weiß nicht. Ich mag eine Website. Hamburg, Ostdorf. Genau. Czyli Koch. Ja. Ja. V-O-N-A. Das ist hier auch eine Künstlerin hier in Ostrów und sie malt. Sie malt hier. Piękne plakaty i podziwiam taką prostotę przekazu, a jednocześnie tą głębię. Also die Plakate sind sehr schön. Sie sind so einfach gemacht, aber sie zeigen wirklich die Tiefe, das Innere. Also das ist einfach unglaublich, das, wie sie das schaffen. Das Wichtige, ja, das ist eigentlich. To jest właśnie najważniejsze. Zum Plakate verwenden wir vor allem mit der Werbung. Früher hat es andere Bedeutung. Ist das irgendwann verloren gegangen? Nun, diese Plakate haben die gleiche Funktion wie Werbeplakate. Nur das Gegenstand.